Pani marszałek, Wysoka Izbo, przysłuchując się tej debacie, mam wrażenie, że państwo stworzyli tę ustawę specjalnie dla mnie. Ona się powinna nazywać Lekcja Hira w takim razie. I wiecie, kto tak się zachowywał? Tak się zachowywali komuniści, gdy oskarżali opozycjonistów o zaśmiecanie wtedy, kiedy ci kolportowali ulotki. Tak się właśnie zachowujecie. Potraficie tylko dlatego, że się z wami nie zgadzam, tylko dlatego, że tak was zabolało zailustrowanie, jak wyglądają puste pieniądze, potraficie stworzyć ustawę, by ukarać i wykorzystać to do swoich manipulacji politycznych. Ale mnie ciekawi coś innego, panie ministrze. Jak to jest, panie ministrze, że wieczorem w restauracji sejmowej pan jest miły, uśmiechnięty, żartuje, uśmiecha się do mnie, a tutaj, za każdym razem wchodząc na mównicę, w każdym zdaniu mnie pan wymienia, a w restauracji sejmowej chce mnie pan nawracać, zaprasza do kaplicy i tu pana koledzy i koleżanki są tego świadkami. Jak to jest, panie ministrze? Kiedy pan jest prawdziwy, panie ministrze? Wtedy, kiedy pan jest miły w restauracji sejmowej, czy wtedy, kiedy pan krzyczy na mnie z tej mównicy? Dziękuję bardzo. Chętnie posłucham odpowiedzi. Zamykam dyskusję.